No, to śmiało, zasada. Co pani ten nie gada. Jak tam? Świąteczny gibonik. Jak tam z widaliską? Bo to się, rok się nam kończy. Coś tam słyszałem, że nowa Wyszedł nowy widaliska. numer. Wyszedł nowy numer czwarty już w tym roku. W środku parę fajnych artykułów. Da coś można o to zwiesić? No, są nasze stanowiska wolnych konopi w sprawie starć z policją w Rybniku, marszu w Rybniku i twoich 300 gram. Stanowisko nasze w sprawie ustawy, którą proponuje teraz PO. Ciekawy artykuł, bo traktujący wszystko, całą tą ustawę, którą PO nam próbuje wcisnąć jako jeden wielki bubel. Gdzieś tutaj popiłka była. W środku jeszcze doktor Klinowski pisze, Mateusz. Coś ciekawego postaram się chłopak chociaż. Postarał się, dobry felieton, ale to już sprawdzimy, sprawdzi sobie, przeczytasz i inni sobie sprawdzą. Ale w sieci już zastać można. Tak, sieci zastać można, już jest nowy numer na Facebooku, na stronie Wolnych Konopi. W środku również opis sceny muzycznej śląskiej, NTK, w sumie są z Łodzi, ale A co tam właśnie, no? opisujemy HK Rufioka, wydajemy jako protest song. No właśnie, bo tam jakoś Czwarta już nasza płyta. ta kwestia jakoś, wiesz, gdzieś się rozbijała i coś tam właśnie, jaka ta tytuł tej płyty? W chuj to biją? Chuja to biją. W chuja to biją. Chuja to biją. Jak tam idzie z tą płytą? Śląski nawijacz, fajny raper, naprawdę ciekawy. Taka perełeczka, moim zdaniem, na dzisiejszej scenie. Nowa w sumie, no bo to chłopak, który się wybija dopiero, wybija, no, wchodzi w ten cały rytm. No i wydajemy to jako czwarta. Później metrowego, płytkę nową, solową, naszego znanego aktywisty, Aktywisty, nie? No. ale ty wiesz o tym, że jeszcze grube jointy jeszcze wychodzą. No i grube jointy teraz niedługo wychodzą, chłopaki z grubych jointów, tam z Trójmiasta kombinują płytki. Mega kawalony, naprawdę Bo to co, warta bo sprawdzenia. jak to ze trzy płyty, bo tam słyszałem, że nawet chyba tam kilka płyt ma być. Tak, trzy płyty mają być, ale ja tam nie jestem No to jak trzy. zaangażowany w ten projekt, więc nie mogę zbyt wiele ci informacji udzielić. Ale wiem, że trzy płyty, cała scena hip-hopowa polska się zeszła. Czyli grubo hip-hopowo będzie. Grubo hip-hopowo, tak. Trzy Grubo. płyty w jednym paku, nie? Także to Trzy płyty jest w jednym paku. mega promo takie, wiesz, fajne. No to tylko będzie dobrze. Słuchaj, jak tam, bo ty prowadzisz stronę, serwis w Wolnej Konopie No. i ty się zajmujesz, jak tam w ogóle inicjatywa w ogóle. No, Bo tam to działamy, nie? jest inicjatywa, wiesz, nie? Ludzie to pewnie, to chyba do ciebie pytania ślą. Co tam w ogóle, wiesz, nie? Bo jak coś, to tutaj wiesz, że już jest końcówka inicjatywy. Koniec roku, końcówka inicjatywy. Inicjatywa się kończy 7 stycznia. 5 zamykamy, 7 Tak, tak, startujemy, tak, no bo tak, tak, tak. to wiesz, że tutaj trzeba będzie trochę wrzucić i podkręcić, wiesz, No, nie? wiem o tym, wiem, spoko. No, ukażą się artykuły, znaczy artykuły, no, nasze tutaj reportaże, co się dzieje z tą inicjatywą, w jakim obecnie punkcie stoimy, co by, mamy niespodziankę przyszykowaną, no ty to wiesz przecież, nie? Dla aktywistów, ale to się wszyscy dowiedzą 5 stycznia, kiedy ta inicjatywa będzie się kończyć. No to już sobie to już tam już gdzieś tam już nawet już przewinąłem, to już tam poszło. Ogólnie inicjatywa została zablokowana przez nasz przepiękny rząd. Zamykając Przewinąłem. smart shopy, tam były nasze stędy, były nasze listy z podpisami, gruba większość. Niestety te smart shopy zostały zamknięte wraz z naszymi listami, tak? Nie Tak. dostaliśmy tych listów, dlatego teraz zbieramy tylko w internecie. Tak. No i przez to otwieramy i teraz ja I już. ale znaleźliśmy rozwiązanie na tą Cannabis sytuację. House od nowego roku. Cannabis House od nowego roku będą nowe punkty, takie właśnie jak Cannabis House, takie jakie są w idealistce nasze, tam gdzie idealistka schodzi, tam też będą nasze podpisy, znaczy listy z podpisami. No No i tyle. to by była Ale dobra jeszcze akcja. przyszykujemy właśnie akcję, już Dobrze. niespodziankę, w sumie trochę zdradziliśmy, Nie no, co się będzie bo działo. już tam wiesz, już tam poszło przecież i tak, że mówiłem, że 5, 6, 7 stycznia to są ważne dni. Bo tutaj się zakończy jedna inicjatywa Zbycha, później się rozpoczyna ta, co Bronek nam klepnął w Sądzie Najwyższym, czyli się zaczyna siódmego, Czyli zaczyna się nowa inicjatywa i nowa era się zaczyna. nowa era, stare Nowa zapisy są rewolucja. ważne, Wszystko zbieramy jest od ważne. nowa, wszystko co do tej pory jest Wszystko jest ważne, ważne. zbieramy od nowa, Jedzie kolejne druga podpisy, lokomotywa. Ty, dokładnie. to może to Ruszamy z dobrze by było, drugą dobrze lokomotywą. już w numerze idealistki to już No podkręcić. będzie na pewno, to Czyli słuchaj, na nowa pewno. idealistka w lutym na początku Potrzeba będzie. by nową ramówkę dobrze ją rozpisać i na pewno przez otwartą peskę. Otwarta peska,
18 stycznia. Otwarta pestka 18 stycznia rusza. Nasz projekt rozdawania wszystkim pestek i to jest. Pestki wszyscy z Afryką. To jest 18 stycznia. Wszyscy dostają z Afryką pestki. Wystarczy płacić tylko koszty przesyłki. Dostajecie mega rośliny, tak naprawdę, jeśli wam się uda, nam, tobie, mi. Ale podstawowo jeśli słońce ci świeci, to jest naprawdę mega efekt, mega oddźwięk. Wiesz, że każdy powinien być w ramach jakby bezpieczny. Każdy powinien być bezpieczny, więc powinien się ubezpieczyć, prawda? Wydaliśmy poradnik konsumenta konopi wcześniej. Dostępnie. Teraz jest teczka zielona, którą proponujemy aktywistom na haszcze.pl. Ale jeszcze jest deal pack, jest, słuchaj, bo to tych akcji nam się tyle teraz pojawiło, no rząd nam same niespodzianki dają, przecież no amnestia to już jest dla wszystkich, no przecież wszystkie sądy to chyba teraz staną. No ja doszedłem do tego, co nam wyjdzie w nowym roku, bo ten nowy rok to nam się zapowiada tak, że to co robiłem zakłady w artykule w przekroju, że do 2012, nieważne są. Znaczy wszyscy na pewno już się tam przegrali, bo ja zakładam 2011. 2011, bo tyle się tych projektów robiło, że to już jest centralna kpina, no bo jak już jest piernik prezydencki, święto trzech pajacy, cannabis house, eksperymenty społeczne, no ale eksperyment społeczny jeszcze poparty wygranymi sprawami w Sądzie Najwyższym, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i czekamy, żeby wejść tylko do Trybunału, wiesz, nie? Także czekamy tylko, aż system się, mam nadzieję... No jedziemy po prostu po bandzie, że tak powiem. No, ale trzeba, bo jak z nami jadą po bandzie, no to musimy mieć po bandzie. No to na zasadzie, jak ludzie nie będą odważni, nie będą mieli jaj, no to dokładnie, będą sobie dalej chwili, będą ignorantami. Jeśli nie chcemy wpaść, nie chcecie wpaść, albo jak wpadniecie w sumie, no to jeśli wiecie i chcecie wiedzieć, jak się zachować, to właśnie sobie poczytajcie zieloną teczkę, którą proponujemy, bo jest naprawdę warto uzbroić się w tą informację. I albo poradnik konsumenta konopi, stricte o konopi. Najpierw defensywa, później ofensywa, a później kpina. I później nie będziecie wiedzieć, jak się zachować i nie będziecie mieli życia zepsutego przez naszą beznadziejną ustawę. Dokładnie, i także chodzi o to, żeby każdy był najpierw dla siebie bezpieczny. Ja jestem dla siebie bezpieczny. No my się czujemy bezpiecznie. Ja się czuję przynajmniej bezpiecznie. Nie wiem, jak wy się czujecie, jak się nie będziecie czuli bezpiecznie, no to was będą pało dalej ganiać, wiesz, nie? A u nas czaki będą rosły legalnie. Dokładnie. Tak więc nowa nazwa. Sprawdzacie Cannabis House, ty też sprawdzę Cannabis House, zresztą ty z tym siedzisz, no to nie musisz sprawdzać. Więc co, świątecznie tutaj takich kilka zajaweczek przy jointik jeszcze będzie, jeszcze nie jeden, nie wiadomo co tam w środku będzie siedzieć, ale tutaj wszystkim amnestii, 30 gram na własny użytek, 3 krzaki, eksperymentalnie jedziemy wszystkim życzymy. Wolne konopie, pozdrawiam. Wolne konopie, wolna ślepa konopna.